Cześć wszystkim! Misja 41. Grom w górach. Przez niektórych uważana za jedną z najtrudniejszych misji i muszę powiedzieć, że ta misja jest naprawdę trudna, dlatego patrzcie dokładnie, co ja teraz robię. I zaczynamy. Buduję sobie spichlerz z tej strony, także potem jak tam rozbuduję sobie sady jabłoni, żeby mieli blisko gdzie nosić. Na początku mogę rozbudować troszeczkę skład zapasów, ale potem go i tak przeniesiemy w inne miejsce. Chociaż no wiadomo, na początku się nam to przyda. Wiadomo, czas ustawiony jest na 20, ponieważ inaczej by komputer za szybko się rozbudował, za szybko by nas zaatakował. Dobra, tych można sobie rozwalić na ludzi i jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, domki. Domki można budować tutaj na wzgórze. One tutaj na wzgórze będą na pewno bezpiecznie. Po drodze można sprzedać, znaczy czekając na kamień, sprzedać sobie ten chmiel. Budujemy koszary i kupujemy tych pierwszych 25 pałkarzy. Po co mi będą pokaże? Zraszuję jedną postać, bo jeśli może nie widzieliście, czekajcie, zapauzuję sobie. Jeśli nie widzieliście, nasi przeciwnicy mają po 30-40 tysięcy złotych chyba dokładnie. Jeszcze mi widać, nie doszło całe. Więc to jest naprawdę dużo złota. Jeszcze jesteśmy w takim ustawieniu, że jeśli po prostu nie pójdziemy i nie zaczniemy tutaj atakować, będziemy naprawdę w dupie. I nie obronimy się tak naprawdę, będzie nam naprawdę ciężko się obronić, a jeśli zrobimy to, co ja będę chciał teraz zrobić, czyli zaraszować pierwszego przeciwnika, mało to, że będziemy mieć potem łatwiej, to do tego jeszcze dostaniemy jego część, jego złota. Wysyłamy tych 25 pałkarzy tutaj na koszary Lwiego Serca. Dlaczego wybrałem Lwie Serce? Ponieważ z nim by były największe problemy potem, gdy już byśmy po prostu wszystkich rozwalili. Dobra, tutaj sprzedajemy to... i kupujemy jeszcze z 20 tych pałkarzy, jeszcze po 5. Okej, okay. kupujemy, no na początku trzeba naprawdę się wziąć tutaj za klikanie. Wiadomo, no jak to w RTS-ach, trzeba mieć jednak szybko tutaj wszystko ogarniać. Jak widzicie tutaj Kalf jeden jest blisko nas, co potem my wykorzystamy, już jak będziemy ładnie obronieni, to my po prostu wykorzystamy to, że jest blisko nas i po prostu zalejemy go takimi trzema fajnymi rzeczami, o których wam potem powiem. Dobra, idzie dobrze. Tamci już powoli na górkę wchodzą, więc za chwilę będziemy musieli też tymi wyruszyć, ale jeszcze nam mi tylko dwóch brakuje. Dobra, mam wszystkich. No, zamieniaj się. Okej, 25 jeszcze. 50 ogółem ludzi atakuje. Jeśli zdążymy szybko wszystko zrobić tak, jak ja zrobiłem, to tutaj nie będzie zbudowanej wieżyczki. No, widać, że z tej strony też jeszcze nie ma. Dzięki temu będziemy mogli po prostu wejść. A jeśli nie, jeśli będziecie po prostu troszeczkę za wolno, to rozwalcie sobie gdzieś, nie wiem, tą wieżyczkę i też jakoś wam wyjdzie. Najważniejsze to to, żeby pamiętać, żeby rozwalić koszary, ponieważ w inny sposób nasz wróg wykupi sobie za dużo wojowników, a wiadomo, jak już mówiłem, on ma 37 tysięcy złota jeszcze, na 38 praktycznie, więc chwilę to zajmie. W momencie, w którym nasi wojownicy atakują, my możemy zacząć sobie cokolwiek tutaj budować. Najważniejsze to bardzo dużo chatek drwali, żeby było dużo drewna. Z tej strony kilka sadów na razie jabłoni, potem sobie to jakoś lepiej ogarniemy i jeszcze od razu tutaj. Ja słyszałem, że już ten taki głos narratora powiedział brawo, czyli znaczy to, że rozwaliliśmy cokolwiek tam u przeciwnika, dlatego też teraz biegniemy całą naszą tą armijką tutaj. Tylko czekajcie, oddalę sobie, wezmę sobie tą 25 i też ustawię ich tutaj na górę. Dobra. Lecą, więc mam nadzieję, że atak się uda. Troszeczkę lipa, że ta mangonela tutaj w nas nawala. Mogliśmy jednak rozwalić może tą wieżę. Jakbyśmy podbieli pod wieżę, to nam by się nic nie działo. A po rozwalonych koszarach i tak byśmy byli chronieni przez te mury przed łucznikami. Więc to jest też dobry pomysł, żeby rozwalić sobie tą wieżyczkę. Tak, żeby właśnie tej mangoneli nie było przez tą chwilę. Dobra, zostało mi tylko 17 tutaj niestety. Wchodzimy na górę, zaraz wejdziemy jeszcze tymi... 25. Mam nadzieję, że mi uda się ten atak, ponieważ no trochę by była lipa, jakbym zrobił ten atak, a czyli wam tutaj tłumaczył, jak to zrobić, aby mi się nie udało. Chociaż taka też jest opcja, więc potem po prostu bym sobie jeszcze raz odpalił grę i zaatakował jakoś. Dobra, przenosimy skład zapasów w to miejsce, ponieważ dzięki temu tutaj najlepiej wykorzystamy odległość po prostu od tutaj budynków. Dobra, wchodzimy już tą drugą ekipą na górę. 27 mi zostało, jest dużo przeciwników wroga. Myślę, że ta mangonela naprawdę nam przeszkodziła. Mogłem jednak rozwalić tą wieżyczkę.
Ale nic, teraz jest za późno. Teraz mam nadzieję, że po prostu rozwalimy tych zbrojnych i dopchamy się naszą 20 ludzi do Lorda. Że jednak się uda nam to zrobić, to co tu planowaliśmy. Zostało nam 19 ludzi. Jeszcze trochę zbrojnych zostało mu. No jest... Wygląda to ciężko. To znaczy... 17 ludzi, kurde. 15. Padają ostatni zbrojni. Już jest Lord atakowany, więc powinno być ok. Atakować Lorda. Ile tam mu HP zostało? Połowa HP, zostało mi 12 ludzi, więc już powinniśmy dać radę. Powinno być ok. Jak jeśli wam się nie uda, to może nie wiem, co bym tu powiedział wam, jakby wam się nie udał ten rush, to lepiej chyba zacząć od początku i po prostu wyćwiczcie sobie ten rush, tak żeby było. Widzicie, teraz dostałem 9500 zł za tego gościa, dzięki czemu mogę teraz jako tako się rozbudować. Dobra, po pierwsze musimy nakupić drewna, tak żeby tutaj zbudować sobie woły i nakupić jeszcze więcej drewna, żeby zbudować sobie tutaj dwie kopalnie. Żelazo to tak najlepiej zrobić, żeby właśnie były przynajmniej dwie. Trochę trzech by było ciężko zbudować, ale może jakoś tak, jakby ten kamień trochę w bok był. I teraz to, co jest ważne, możemy troszeczkę tego złota wydać na kamień, ponieważ musimy zacząć budować wieżyczki. Musimy zacząć budować wieżyczki, które nas będą właśnie bronić przed obojgiem kalifów, tak? Tak, coś w tym stylu. I jeszcze wcześniej kupić sobie trochę łuczników. Ponieważ będą tutaj biegać naprawdę duże grupki niewolników, którzy podpalają wszystko dookoła. Dlatego też właśnie lepiej mieć chociaż trochę. Dobra, możemy tak w ogóle przyspieszyć czas do tych 55 na razie. Na razie nie na maksa, trochę mniej. Ich możemy ustawić na razie tutaj na górę, potem ich tam trochę wyżej wyślemy. Okej, kupujemy sobie 25. Okej, postawmy jeszcze sobie inżynierów. Tutaj stawiamy balistę. Dlaczego balistę, a nie mangonella? Dlatego, że tu będzie dużo katapult, w które właśnie musimy rozwalać balistą, a mangonella by właśnie nie za bardzo dawała radę. Tutaj z tej strony będą nas atakować też właśnie będą nas atakować te katapulty, dlatego niczym nie wyślemy sobie tam w jakieś ustronne miejsce tych. Wyślemy sobie konnych łuczników, żeby tam patrolowali, to będziemy musieli właśnie balistami rozwalać, a mangonelę i tak zbudujemy troszeczkę bliżej. To właśnie o tych trzech rzeczach mówiłem, potem zrobimy takie trzy wieżyczki z trzema mangonelami, które nazwę trzy kurwy. Jeśli ktokolwiek wie, sorry za przekleństwo, ale jeśli ktokolwiek wie, gdzie były właśnie takie duże katapulty, czy to były skorpiony, nie pamiętam dokładnie, które właśnie się nazywały trzy kurwy, to możecie napisać w komentarzach. Jeśli jesteście ciekawi i nie wiecie, to potem wam dam znać, gdzie właśnie takie coś się pojawiło w bardzo znanej książce i w bardzo znanym serialu. To może taka podpowiedź. Dobra, kupujemy tych więcej kuszników, ponieważ no teraz widzicie, nawalają do mnie cały czas tych katapult. Tu jedna katapulta, na razie tylko jedna, weźcie mi, dajcie mi to nawalać tutaj. Musimy naprawdę się teraz sprężyć z tym wszystkim. Budujemy drugą wieżyczkę. Trzeba uważać, żeby przypadkiem nam nie padła ta wieżyczka. Więc co chwilę kupować. Z tej strony nam idą ludzie, ale my powinni paść chyba. Dobra, 20 jeszcze więcej. Budynki płoną, tak, przepuściliśmy jednak tutaj niestety niewolników. No, na początku jak mówiłem, ta misja jest jedną z trudniejszych misji. Mogę zrobić takie coś, że tych sobie wezmę tutaj, żeby mi bronili. Tych, wyślijmy na tych. Kupujemy więcej ludzi. Ty, biegnij na tego. Pilnuj pleców, tak, tu jest bardzo ciężko. Okej, wy siadajcie tutaj. Druga balista. Dobra, chyba pierwszy taki większy atak, przetrwaliśmy. Trochę może być tutaj ciężko, możemy sobie zbudować to. O, i kilka chatek myśliwych, bo tutaj też są sarny. To trzeba na pewno wykorzystać, dobra.
Moje balisty. Kto mi nawala? Z której strony mnie nawalają? No właśnie tak jak mówiłem, z tej strony będą mi tutaj podjeżdżać, dlatego wolałem mieć balisty niż cokolwiek innego. Ten początek jest naprawdę trudny. Gdzie są moi ludzie? Spłonęli? A, są, dobra, są tutaj. Oni będą bronić przed atakami... przed atakami tych... podpalaczy, no niewolników. Dobra, można sobie jeszcze zbudować tutaj trochę więcej żelaza. Zawsze to lepsze do kody. Okej, okay, jeszcze jeden? Jeszcze jeden, dobra. I dwa kamieniołomy. Okej, okay, trzeba się sprężać. Dobra, tutaj zbudujemy sobie jeszcze jedną wieżyczkę. Trochę tak z przodu, tak żeby też miała zasięg na te katapulty, które na pewno nas będą atakować. I ich postawimy tutaj. Jedną balistę. Wasza łaskawość. Dobra. Nie idzie źle, ale jest no ciężko. Musicie to przyznać, że nie jest aż tak łatwo. Dobra, teraz to co bym chciał, to jeszcze więcej kuszników. Jeszcze więcej kuszników i jeszcze więcej łuczników. Tak, żeby mi tutaj bronili moje wszystko tak naprawdę. Właśnie, kurde, mi się skończyli ci. Bo mi tu przecież spalili wszystko. Kilka domków też można zbudować. Myślę, że z jedzeniem wyrobię to na pewno. Bo no będą naprawdę duże tutaj składy w razie czego. Będę mógł dobudować. Zieleni mam dużo, o tak. Zieleni jest dużo. Więc trzeba ją wykorzystać i do tego będziemy mieć też kilka rodzajów jedzenia, za co ludzie będą mnie lubić. Mogę jakieś podatki tam włożyć. Chociaż na razie tego robić nie będę. Czy są już jakieś katapulty? Jeszcze nie. Ile mu tam już złota zostało? Już 24 tysiące złota mu tylko zostało. No tylko, może to nie jest aż tylko, ale no, aż 24. No ale nic, jakoś to się, może damy radę z tym. Dobra, teraz to co bym chciał zbudować to kilka chatek, chatek kuszników. Potrzeba drewna. Ponieważ będziemy mieć naprawdę duże ilości drewna, więc lepiej jeśli będziemy przerabiać je po prostu na... będziemy je przerabiać właśnie na... No, na kusze. I kusze w razie czego sprzedawać, albo po prostu sobie je zostawiać. To już zależy od tego, co będziemy chcieli. Teraz kupię sobie tych kolejnych łuczników. Chcę kupić jakąś 50 i wysłać je dokładnie w to miejsce, żeby jeździli sobie tutaj. Dzięki temu oni będą prawdopodobnie bezpiecznie, będą rozwalać ciągle niewolników oraz wszystkie katapulty, które z tej strony będą nas atakować, a z tej strony właśnie będzie nas najwięcej katapult atakować. Dlatego też sobie chcę właśnie tam ustawić taką armijkę. Tylko trzeba mi złota. W ogóle jak ja mam z popularnością? Mam plus 4, więc mogę odstawić jakieś tam podatki. Małe, ale będą. Mógłbym też zbudować sobie jakieś tutaj trochę chmielu i ich właśnie... i zbudować trochę chmielu i zacząć właśnie ten... potem nałożyć większe podatki za to, że właśnie będą sobie mogli tutaj pijani chodzić, ale myślę, że jednak tego nie zrobię. No, zobaczymy, nie wiem. Dobra, chodźcie wszyscy na chwilkę tutaj, ponieważ nie wiem, czy wszyscy... Właśnie, patrzcie, jeden przebieg. Albo i nie przebieg. Dobra, jednak go mają. Na razie sobie stójcie tutaj. Wam tutaj nic nie grozi, a mi się przydacie tam. Mam też trochę krówek, więc można zawsze zbudować kilka chatek tego. I wiecie co, może jednak dla świętego spokoju postawimy sobie tutaj trzy większe studnie, tak żeby w razie czego coś tutaj robić. Dobra, jak tam z kasą u przeciwników? Już 23 tysiące. Powoli schodzi tu. O właśnie, patrzcie. Patrzcie, jaki tutaj w ogóle będzie wielki atak od naszych wrogów. Dlatego też trzeba nakupić jak najszybciej jeszcze więcej jednostek. Mam tych kuszników niby dużo, ale wolę jeszcze mieć trochę innych tych konnych łuczników. W razie czego wiem, że jednak kusznicy byliby lepsi na tych ciężko zbrojnych, ale wolę mieć jakąś mobilną jednostkę, która potem mi się przyda właśnie do obrony tutaj przed tymi katapultami. A teraz sobie ich wykorzystam do zwalczania. Też na katapulty ich tu wyślę tak naprawdę. Widzicie, tutaj idą katapulty. Ja próbuję jak najbardziej okrążyć ich, dlatego żebym nie tracił moich konnych łuczników od tych ludzi, co tutaj są na wieżach, ale żeby jednak rozwalili chociaż trochę tutaj z tej strony. Okej, idzie kolejna ekipa niewolników, ja sobie tutaj będę chodził teraz.
idzie ten atak. Zobaczymy, jak mi się uda. Jest naprawdę strasznie dużo zbrojnych. Nie wiem, czy wytrzymam, czy dam radę aż z tyloma zbrojnymi. Ja w ogóle, jakbym miał trochę złota, to może kupię trochę asasynów, którzy by w razie czego by mogli na tych zbrojnych, żebym miał na co wysłać na tych zbrojnych, jakby doszli tam naprawdę do mnie tutaj do samego końca. Więc ja sobie ich tutaj ustawię. Może sprzedam sobie trochę kurz, tak żeby kupić jak najwięcej tych ludzi. Jak tutaj? A, daję radę jako tako. Dobra, idzie naprawdę niezła ekipa ich. Padają, ale no... Zobaczymy, wyślemy ich tutaj na... z tej strony. Moi asasyni myślę, że dadzą sobie tutaj radę ładnie z nimi. Widać, że ci chcieli chodzić na wieżę. Ale padają ładnie. Dobra, asasynów wracamy tutaj. A teraz zajmiemy się tymi, którzy będą sobie jeździć... Tylko może czekajcie, niech rozwalą tą. Możliwe, że za małą grupkę tam zrobiłem. Więc troszeczkę więcej trzeba ich dobudować. W międzyczasie kupujemy sobie tu. Możemy już przyspieszyć czas na maksa, myślę. Jesteśmy w miarę bezpieczni. Jak taki atak przeżyliśmy, to przeżyjemy wszystko. Kurde, dajcie mi trochę jednak tego kamienia. Muszę naprawić to. Wy możecie się cofnąć tutaj. Kamień sprzedajemy. Kupujemy więcej konnych łuczników. Myślę, że tam jeszcze trochę by się przydało. W ogóle mamy naprawdę dużo jedzenia. Może troszeczkę jedzenia sprzedam. Zawsze to będzie cokolwiek. Okej, jak tych doślę, to myślę, że wystarczy mi tutaj jednostek, żeby się bronili przed tymi małymi grupkami zbrojnych. I teraz myślę, że nadszedł czas, w którym będzie czas budować trzy kurwy. Dobra, sprzedajemy. Nie, kamień musimy zostawić, bo to muszą być tutaj. One będą w takim stylu, że tylko rozwalcie mi tych uczników. Tutaj aż tak, czy trochę bliżej? Tu by się zdało, tylko to mi przeszkadza. Pokażę. Idźcie mi to rozwalcie. A wy macie robić takie coś, że się macie tutaj patrolować. Nie, za blisko. Chodźcie tutaj. Nie mogą podchodzić tam pod wieżyczki. Mi chodzi tylko o to, żeby sobie tutaj jeździli i w razie czego tutaj katapulty z tej strony atakowały tak, żeby moje trzy kurwy były bezpieczne. Dobra, zabijcie wszystkich tutaj. Okej. Pierwsza, druga i trzecia. Dobra, są postawione. Do tego budujemy tutaj... No, tak gdzieś w tym miejscu. O, i tak już dla samego wyglądu sobie to postawię. Dobra. I tu będą trzy mangonele. I teraz jest mi potrzebne takie coś, że mi potrzeba naprawdę dużo kuszników. Ponieważ tych nie będę brał, tylko postawię sobie tam nowych. Więc sprzedajemy wszystko, co się da. I zaraz budujemy. 30... To będzie pierwsza. Ale idzie ostro, ale myślę, że jesteśmy w takiej sytuacji, że no, obroniliśmy się przed najgorszym. Teraz zostaje nam tylko po prostu rozwalić trzema kurwami niebieskiego. Oraz potem po prostu zaatakować żółtego już potem jakąś tam większą armijką, którą sobie tutaj zrobimy. Dobra, 31 to będzie na pierwszą. Stańcie tutaj. Tutaj może. Dobra, teraz ekipę na drugą trzeba zbierać, bo chcę ich wysłać w jednym czasie, tak wiecie, wszystkich naraz. Tak, żeby po prostu nie wyślę sobie 30 i ona padnie, potem na samą 30, tylko od razu 3 30 wyślę tam na wieżyczkę i myślę, że to zadziała naprawdę dobrze. Dobra, poczekajmy na rekrutów, sprawdźmy ile im złota zostało. Dobra, już jestem na samym przodzie, jeśli chodzi o armię. Zostało im tylko jednemu 17 tysięcy, no 18, drugiemu 19,5, więc jest bardzo dobrze. Im złoto się kończy, a ja cały czas daję radę i cały czas coraz większa obrona. Więc no naprawdę jakby, no nie mają chyba tutaj szans, żeby już cokolwiek mi tutaj zagrozić.
Dlatego zaraz wprowadzimy moje plany w życie. I potem będziemy mogli zakończyć tą misję, mam nadzieję, że zwycięstwem. Dobra, ostatnia 30. Jest. Może domek sobie zbuduję, domki 2. Więcej rekrutów będzie i kupujemy ostatnią 30. Come on, come on, come on, come on. Trzeba mi złoto, patrzcie, całe złoto wydałem. Kamień. Starczy, chyba starczy na tych wszystkich kuszników. Dobra. Tutaj są. Kurwy stoją. Tutaj jest wszystko ok. Ten sobie coś tam robi. Katapult już widzicie, dzięki temu, że są tutaj ci koni łucznicy, nie ma, więc warto sobie takich tu ustawić. Idzie jakiś atak mniejszy, ale idzie. Więc dajmy mu, po prostu niech sobie przejdzie. Ok, dobra, mam. Mam całą armikę. To teraz jeszcze tylko 6 raz. 6 inżynierów. I lecimy. Chodźcie wszyscy tutaj. Wy i wy. I teraz tak, pierwsza. No, zmieści się tam wszyscy jakoś. Druga. I trzecia. I do tego każda obstawiona mangonela. I zobaczymy, jak to pójdzie. Boję się o to, że mangonele mi szybko zostaną zniszczone. Nie wiem, jak to... No, naprawdę nie wiem, jak to wyjdzie. Zobaczymy. Są mangonele obstawione? O, już! Jedna, druga, trzecia rozwalona. Jedna mi tylko została. Okej, okay, idzie dobrze, idzie dobrze. Teraz sobie tylko te mangonele postawię jeszcze raz. No, jest postawiona, okej. Okay. I raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Dobra, 3 kurwy obstawione. A zamek wroga już powoli będzie padał. Co oczywiście dla nas jest bardzo dobre. Zostało mu tylko 28 ludzi. Wszystkie działają? Okej, okay, działają. No to możemy atakować sobie, nie wiem, tą wieżyczkę. I to już możemy sprzedawać. To możemy sprzedawać. Możemy się szykować się do ataku tak naprawdę. Ataku, który rozwali niebieskiego. A potem tylko żółte nam zostanie. A żółty to już będzie łatwizna. Czym zaatakujemy? Pałkarzami? Możemy pałkarzami. Zaczęliśmy pałkarzami, to może skończymy dzisiaj pałkarzami tak samo. Dobra. Nie, to. 30 nam starczy. Boję się tylko o ogień, ale myślę, że jakoś spróbujemy go jakoś tam ominąć. Chyba mu wieżyczkę rozwaliłem, bo się wkurzył bardzo. Co moje 3 piękne damy robią? Nawalają. Aha, nie rozwaliłem mu jeszcze wieżyczki, to niech nawalają. Dobra. Wy. Chodźcie tutaj. I teraz, co mi będzie potrzebne jeszcze potem do ataku na żółtego? Konni łucznicy, wiadome. Właśnie, trzeba jak najszybciej zaatakować tego niebieskiego, to może troszeczkę jeszcze złota za niego dostaniemy. Dobra, wchodzimy z nadzieją, że nie będzie ognia. Ogień był, ale w złym miejscu, więc przeszliśmy. Niech ta wieżyczka padnie i wchodzimy. Wchodzimy na lorda i moim zdaniem to nam zapewni zwycięstwo już. Dobra, rozwaliliśmy niebieskiego. Został nam tylko jeden, spichlerz mam zapewniony, więc może sobie sprzedajmy trochę i dokupmy. Zbudujmy jeszcze jeden spichlerz. A w międzyczasie kupujemy więcej konnych łuczników, wiadomo. Coś nam tutaj doszło? Dobra, idzie dobrze. Jedna z najtrudniejszych misji dobiega prawie końca. Został nam tylko jeden przeciwnik, który no... Chyba jakimś teraz atak będzie na mnie robił. Ale no... Myślę, że moi kusznicy plus moje 3 piękne damy zajmą się nimi. Niczym w ogóle zaatakują, to już padną. Tu konni łucznicy sobie dalej jeżdżą. 63, więc jeszcze trochę dokupimy i będziemy mogli atakować sobie naszego ostatniego pana. Kalifa, Skorpiona. Testuję twoją cierpliwość. Tak, wysłałeś małą grupkę ludzi na mnie i myślisz, że wygrają. Bitch, please. Ale mam drewna, sprzedam drewno, bo po co mi drewno? Mam trochę żelaza. Potrzeba
Trzeba nam nowych rekrutów, sir. No jeszcze trochę i będzie miał wszystko. 135, starczy. Dobra, lecimy do tej ekipy tutaj. I jeszcze chciałbym mieć... trochę kuszników. Wezmę tych kuszników też na atak, a czemu by nie? Tylko trzeba ich sprzedać. To sprzedamy. Okej, więcej kuszników. Pam, 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 pam. 78, dobra, chodźcie z tej strony, tutaj. Wy połączcie się wszyscy. Co, nie wiem, patrolujcie tutaj. Teraz kto będzie atakował? Tu już nie ma nikogo do ataku. Mam asasynów. W sumie to... nie, no jak mówiłem, że już zaatakuj pałkarzami. To trzeba dotrzymać słowa, co nie? Zaczynam pałkarzami, skończę pałkarzami. To w takim... teraz muszę dokupić trochę pałek. A nie to, nie to, nie to. Gdzie one są? Co? Nie masz wystarczająco złota, ser. Sprzedamy jedzenie. Nie będziecie jeść. Po co? Dobra. Kupować mi tych pałkarzy. Bierzemy sobie naszą ekipę i lecimy na ostatniego pana. Tych też weźmiemy na razie czego. Dobra, chodźcie może, nie wiem, tutaj. A my... co my zrobimy? My polecimy tutaj. Chodźcie kucznicy tu. Wylecimy tędy. Tu też się ogień boję, bo wiadomo, co się może stać, jak ogień będzie, a i tyle mi moich pięknych panów, konnych uczników padnie, więc trochę jak najdalej jeżdżę od tego zamku. Chociaż wiadomo, że ogień zawsze będzie tutaj niebezpieczeństwem dla nas, ale myślę, że damy radę. O, jest ogień. Trochę konnych ucików się spaliło, trochę koniny tutaj będę mogli sobie zjeść potem. Wy możecie podejść bliżej, tak żeby rozwalić tych. Wy już zacznijcie nawalać tutaj, żeby nowych rekrutów nie kupował. Wy możecie atakować na wieżyczkę, a asasyni razem z nimi tutaj podejść. Możecie się przenieść tutaj. I tak by wyglądała ta misja. To jest już na pewno koniec. Nie ma jak się z tego obronić. Ja nie mam jak sfailować tego ataku, więc zostaje mi tylko rozwalić tą wieżyczkę, która pada właśnie teraz. Teraz? Teraz. I atakujemy. Tymi też wchodzimy. Razem pałkarze i asasyni sobie wejdą. I to jest koniec. To jest koniec 41. misji, uważanej za jedną z najtrudniejszych misji na szlaku. Mi się udało. Było przez chwilę gorąco, jak nam mi tutaj podpalili to. Ale ogólnie udało nam się ją wygrać. Kolejna misja to będzie 402. Już teraz bliżej końca. Już praktycznie wchodzimy. Ostatni tutaj zakręt i będzie ostatnia prosta. 402 misja Dolina Nadziei. Mam nadzieję, że ją przejdę. Będziemy razem z Saladynem. Więc spoko jest, chociaż to ustawienie mi się trochę nie podoba. Chociaż z drugiej strony, jak rozwalimy tego, to mam takie złoże żelaza, że już tu na pewno chyba przyniosę sobie skład zapasów. Ale to dopiero następnym razem. Teraz się z wami żegnam. Dziękuję za oglądanie i zapraszam was do kolejnych odcinków. Czy to z Twierdzy, czy to z Knights and Merchants. Na razie, pa.